Panie Tadeuszu, ja mam do pana takie maleńkie pytanie. Otóż kiedyś ja pracowałem, wie pan, w terenie i wtedy zawsze zastanawiałem się, dlaczego telewizja tak mało interesuje się terenem. Ja nie wiem, panie Janku, ja tutaj jestem od pilnowania o tego. No ale przecież chyba się tam panu coś o uszy obiło, nie? No. Zna pan ten dowcip? No tak. Zna pan? No. To i pan posłucha. Coś się panu o uszy obiło, bo ma pan opuchnięte. Nie, no pan żartuje, a ja zadałem konkretne pytanie. No, panie Tadziu. No wie pan, tutaj występują ci sami artyści. No, to widzę. No, a dlaczego? Wyjdzie sobie reżyser na przykład na korytarz, patrzy i idzie jak się, to go zaangażuje do teatru. Co pan powie? Tu wystarczy, proszę pana, raz wejść i się nie wychodzi. Ale strażnik stoi przy drzwiach. No to w tym cały szkopuł, proszę pana. Występują tylko najsprytniejsi, albo ci, których strażnik zna z telewizji. No. Ale jeśli... Ale pan już tu wszedł, panie Janku. To co? No to ja wróżę panu karierę. Tak? Oj, ja. No, poważnie, jak pan już jest, to... Oj, oby pańskie słowa, panie. Co tam, panie? Wie pan co, nie, jeśli chodzi o teren, to my też dbamy. Tak? Na przykład festiwale, proszę pana, organizujemy zawsze w terenie. Co pan weźmie? No tak, no faktycznie. Może o pole. Tak, teren. Tak jest taki festiwal. Ostatnio w Sopot. Tak. Widział pan na przykład ten show, tego recital Rosiewicza w Sopocie teraz? No przecież go nie było w telewizji. To ja panu to puszczę. Alo, alo, tu Dynia, tu Radio Dynia. Łączymy się z Portem Północnym, skąd za chwilę nadamy bezpośrednią transmisję z pożegnania ostatniej grupy górali udających się Stefanem Batorym do Kanady. Widzę właśnie, jak Stefan, przywiązany długą stalową liną, kołysze się na fali. Od strony Zatoki Botnickiej leci do mnie jakaś mewa. Patrzę przez lornetkę. Nie, to płynie jakaś kura. Chce znieść jajko, ale w wodzie nie może. Biedna, jak ona się musi męczyć. O, pak, 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 pak. O, pak, 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 pak. O. Spoglądam dalej, ktoś kiwa do mnie ręką. Tak, to prezydent miasta przybył wraz z małżonką na uroczystość i otwiera już butelkę szampana. Jeszcze piją. Jak to dobrze, że ja już nie piję. Prezydent rozwija pustą butelkę szampana o burtę Stefana. Oj, zdaje się, że trafił w okno kapitana tu portu. Chyba będzie chryja. No tak, już jedzie milicja. To ja już chyba lepiej sobie pójdę. Mieszam się z tłumem, na wprost mnie idzie jakaś skośna wycieczka. To Japończycy. Podchodzę do przewodnika. Co chciałby pan powiedzieć naszym słuchaczom? Przygrywa im Szkocka Orkiestra Królewska, sprowadzona specjalnie z Norwegii. Panie i panowie, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, dragie друзья, etc., etc. Leave your troubles outside. Today is Saturday Night Fever, czyli przy Sopocie, po robocie. Za chwilę w światłach Jupiteru ukaże się artysta młody, nieprzeciętnej urody, który wkręcony w tryby machiny rozrywki zdołał zachować cechy ludzkie. I oto on, independent and defended. Oto on, Fliegen de Polender, Andriusza mit Goldenem Propeller. Oto on, wieloczynnościowy bizon estradowy, Andrzej Malina Rosiewicz! Dobry wieczór Państwu, jest mi doprawdy niezwykle twarzowo, koncertowo i festiwalowo, iż mogę powitać zebranych Państwa tak licznie na dzisiejszym programie. Miewałem co prawda większe oklaski, ale dziękuję i za te okruchy, ciężkie czasy, prawda, dla artystów. Może jeszcze troszkę tych okruszków Państwo, a jednak dziękuję bardzo, proszę bardzo, dziękuję, proszę panienki, czy wszystko gotowe? Panienki, proszę bardzo, co to jest? Proszę bardzo, ptaszek.
Proszę, wiosna. Białe tango! Lubię wiosnę, kiedy kwiaty kwitną łzy, wtedy bardziej lubię ciebie, a mnie ty. Gdy jaśminy kwitną wiosny, pierwszy znak, serca łatwo znajdą jeden wspólny tak. Wspólny rytm wiosenny znajdą serca dwa i będziemy tak szczęśliwi, ty i ja. Kiedy w trawie grają świersze, wtedy łatwiej pisać wiersze, przyszła wiosna, niech trwa. Tirli, la, la, la. Panowie, prosiłem, tirli, tirli. Wszyscy razem. Tirli. Ja ci dam tirli, dirli, ty oszuście jeden, to jakiś oszust jest, trzymajcie go, stój! Chwileczkę! Przecież to ja jestem Rosiewicz, kochani, jak żywy, nie wieście mu! Poznajecie mnie? Jeszcze? Chwileczkę! Gdzie on jest, ten oszust? Tu jestem, stój, tu! Stój, patrz, patrz, to ja z ciebie zrobię, patrz. Ty zrobił estradowy, patrz. Już ręka sprawiedliwości nad tobą wisi. Tu bić, orno, tu. Ty słabe uszu, masz szczęście, że obchodzimy tydzień kultury na jezdni teraz. To ja nie jestem Rosiewicz? Ty Rosiewicz, pokaż się, jak ty wyglądasz. Proszę bardzo. No nie mogę patrzeć na tą moją karykaturę, zabierzcie go stąd. Niech pani go weźmie do domu na zawsze już. Nie? O, tamten pewnie też Rosiewicz. Oj, namnożyło nas się tutaj. Zobaczymy, czy... No stepuje. Widocznie proszę jest... państwa, plaga estradowa, jakaś choroba się Rosiewiczowa zrobiła na estradzie. Może niech się społeczeństwo wypowie, kto tu jest oryginał, a kto plagiat, prawda? Może jakieś głosowanie, kolego? Proszę bardzo, jakieś wybory zróbmy, głosowanie. Proszę bardzo, żeby to wyjaśnić. Ja się nie boję. Proszę państwa, zrobimy głosowanie. I tak wiadomo, że nam nie wypadnie, ale głosować trzeba. Nie proszę wiem. Bardzo, uważaj, co się będzie działo. 3, 4. I dziś w oszuście, patrz, jak lecą w górę czapki, marynarki, mniejsi ludzie tam na galerii, patrz, jak lecą w górę, nie? Dziękuję bardzo, dziękuję. Co ty też się kłaniasz? No przecież państwo biją brawo. Ja widzę, dlaczego zakazali strzyżenie owiec na halach. To nie ma nic wspólnego z wyborami. No ale czekaj, skończmy te wybory. Podłączył się pod moje brawa i się kłania. Ukłoń się sam teraz i zobaczymy, czy uzyskasz choć jeden tani poklask może od tego nieświadomego dziecka tutaj. Tego proszę kłania bardzo. 5, 6. Dziękuję bardzo, dziękuję. Oczywiście kolega tego wyszedł po to, żeby mi pomóc. No niestety, dziecko nie klaskało, piąski zacisnęło, poznało się na tobie, ale widzę, że społeczeństwo niektórych oszustów popiera to, prawda? Ale ja mam na ciebie argument, jeszcze ugniesz się w kolanach, patrz. Rozumiesz teraz? Nie. To dawaj mikrofon. Co, nie zejdziesz? Nie zejdziesz? Co? Nie zejdziesz? Nie. Sołtysie, ja nie mogę sobie z nim dać rady, niech sołtys go... Krótko, sołtysie. Tylko nie sołtysie. W dyby i po dziesięcinie sołtysie. Z oszustami trzeba krótko pędzić, prawda? Proszę państwa, wygoniłem oszusta, zostały mi dwa mikrofony, może... Państwo chce skorzystać, jeden mikrofon dla wszystkich. Ale na miejscu, nie do domu, tu na miejscu. Może ktoś chce, prawda, ma jakiś żal, przemówić, zaprotestować, pozdrowić ciotkę w wojsku, prawda? Proszę bardzo, jest mikrofon. Na razie oddaję fryzjerce. Zenia! Zenka! Zenia! No co ty, Zenia, cię wołam, a ty tu? Poskładaj ten kabelek tak równo, festiwalowo składaj. Do Opola składa już na przyszły rok. Proszę państwa, Zenka robi tu za półtechniczną, półartystkę. Ale ma taki cichy zakładzik za firanką, tam strzyżone golone stosuje właściwie. Strzyże, jak ktoś potrzebuje, to golone na wynos sprzeda, prawda? Jakoś sobie koniec z końcem sobie wiąże. Tańce układa, włożyła taki nowy taniec, mówi, to się będzie nazywać rosówka. To zatań te swoje figury, Zenka, bo wiem, że nie wytrzyma, zatań. A w drugą stronę? Zenka dobrze tańczy, ale umie tylko w jedną stronę. Proszę państwa, chciałbym państwu w oryginale zaśpiewać teraz to tirli dirli wiosenne, bo ten oszust państwu fałszywe nuty jakieś wyśpiewał. Panie Inki, proszę bardzo, co to jest? Ptaszek? Wiosna? Białe tango.
Lubię wiosnę, kiedy kwiatem kwitnący, wtedy bardziej lubię ciebie, a mnie ty. Ty jaśminy kwitną wiosny, pierwszy znak, serca łatwo znajdą jeden wspólny tak. Wspólny rytm wiosenny znajdą serca dwa i będziemy tak szczęśliwi, ty i ja. Kiedy w trawie grają świersze, wtedy łatwiej wstać wiersze, wyszła wiosna. Wiosna, 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 przeszła wiosna, niech ma. Judy Gavaray, Judy Gavaray, Parvintai, 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 wiosna, 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 wiosna. Proszę Państwa, przez tego oszusta nie zdążyłem się z Państwem kulturalnie przywitać jakoś, prawda? Teraz chciałbym to uczynić. Dobry wieczór Państwu. Może Państwo by tak, co? Może coś na centrum mojego zdrowia, bo nie najlepiej wyglądam ostatnio. Panowie, miedziaczki, miedziaczki. Rzucajcie papiery, ja mam siatkę na motyle, ja to złapię. Myślałem, że wziąłem za mały kapelusz, ale chyba starczy na dzisiaj, co? Proszę Państwa, chciałbym serdecznie podziękować, że Państwo zostali też na mojej części koncertu, bo plakatów na mieście moich za dużo nie było. Także Państwo nie wiedzieli, czy artysta wystąpi, czy nie wystąpi, prawda? Artysta nie był pewien, czy jest artystą. Ale odkąd ukazały się moje widokówki w kioskach Ruchu, to już wiem, że jestem w kiosku Ruchu. Chociaż nam wszystko sprzedają. Psy, koty, konie, artyści estradowi, wszyscy. Czym konie po 10, artyści po 5,50 zdaje się. No nie wszyscy, ja się za 6,30 jeszcze utrzymuję. Ale znajomi mówią, że nie kupują, poczekają, aż mnie przecenią. No i ogólnie na giełdzie trzymam się nieźle. Podobno ostatnio za jednego Rosiewicza dają dwa rusosy. Jacques! Jacques mon ami! Ue mon pilotka! A nie, to nie ten festiwal. Ue mon jajko! Nie o, tylko on gamoniu, on gamoniu, on. Mon szal. Un, deux, trois, mon chal. Parlez-vous français? Et s kim? Mon chal, public, gala, république, souvenir. Comprends? Tak, ale oni już tu nie mieszkają. No. Nie wiem, czy jaśnie pan wie, że teraz w Pożarowie urodziły się pięcioraczki. A, oui. Wszystkie matki czują się dobrze. A znasz te nowinki sportowe, jak przychodzi Dejna do fryzjera? I co? I mówi gol? Nie. Widzisz, Jacques? Niektórzy się boją, a ja żółtki piję na surowo. To pa! Gdzie na pokoje? Marsz do kuchni! To moja sługa poddana. Kręci się, nie może sobie miejsca znaleźć bez XIX wieku. Ma 162 lata, ale się trzyma, co? Proszę Państwa, nie licząc się z kosztami, poszliśmy na wszystko w tym roku.
i zaprosiliśmy dla Państwa, oprócz wspaniałej orkiestry z Poznania, jeszcze reprezentacyjną orkiestrę Lasów Państwowych. Ptaszki, proszę, ptaszki. Słyszycie ptaszki? I oto idą nasi krasnale. Kaptury lśnią się w słońcu. Na czele starszy kapral Dłutek, przewodniczący Komitetu Ochrony Muchomora jako grzyba trującego, prawda? Dalej idzie Dłubek i zamyka pochód gabcie ulubieniec leśniczego. Jest tam jeszcze kat Maciejewski też, prawda? Proszę Państwa, wydaje mi się, że powinniśmy jakoś serdecznie i cieplej powitać tych naszych krasnali. I może wykonajmy ten przebój krasnalski, hej ho, dobrze? Proszę bardzo, w tej samej donacji, którą mieliśmy. Raz, dwa, czyli rozpoczynamy akcję. Chwileczkę, przepraszam bardzo, panie Tysiu, nie. Przepraszam bardzo. Musimy się podzielić na głosy, bo ja widzę, mamy tutaj... Jest to akcja krasnale na widowni, krasnalą na scenie. I widzę tutaj kapturki są, prawda? Tutaj czerwone kapturki, dalej żółte kapturki idą, prawda? A tam jeszcze są kapturki zielone, barwne, trochę zdezorientowane kapturki, że tak powiem. I teraz proszę bardzo, śpiewamy naszym krasnalom na estradzie. Hej ho, hej ho. Raz, dwa, trzy. Hej ho, hej ho, do pracy wiesz ciężko. Hej ho, hej ho, hej ho, hej ho, hej ho, hej ho. Ale cienko to brzmi, kochani, cienko naprawdę. Albo Państwo nie wiedzą, pewnie roli żeśmy nie podzielili jeszcze, roli. My śpiewamy tak, my będziemy śpiewali hej ho, a Państwo do pracy by się szło, dobra? Proszę bardzo, panie Piotrusiu, może jeszcze ton? Bo Państwo jakieś nierozśpiewane jest może. Mi, la, 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 no. O. Raz, dwa, trzy. Hej ho, hej ho. Hej ho, hej ho, hej ho, hej ho, hej ho, hej ho. Dziękuję bardzo, proszę Państwa. Teraz zobaczymy, co słychać u naszej krasnali. Podchodzę do starszego krasnala Dłutka. Proszę bardzo, obywatelu krasnalu, pozwólcie do nas, prawda? Jesteście wspaniałym okazem leleputa. No i powiedzcie nam, krasnalu, no co? Podoba wam się tu u nas w operze? No a co, krasnalu, powiedzcie szczerze, dla kogo wy pracujecie teraz? Abadu, abadady, abadu dubaj, badaba, wudu, wudu, balaby. Krasnalu, nie kręćcie, mówcie mi szczerze, co w trawie piszczy. Abibibi, abi, abibi, duda, wudu, bibibi. To tak mi odpowiadasz, krasnalu, nie? A, abadu, duj, a duj, o, o, a. Za to wykonasz za karę piosenkę. Chodź tu, krasnalu. Uwaga, biba, wudula, la wodilu, udumibę. Ola, ola, alula, alula, ola, ola, alula. Uwa, tu, buda, babula, alulu, dubi, wola. Ola, ola, badula, badula, ola, ola, badula. Proszę Państwa, pod czerwonymi kapturkami ukryła się asocjacja Haga, która za chwilę wykona utwór w typowym hagawowym stylu. Chciałbym może dla gości zagranicznych zaprezentować kilka słów, zareklamować, że tak powiem, zespół, który jest dosyć znany za granicą. No więc Hagaw, I would like to present to you Association Hagaw from Warsaw. Association Hagaw, it means in Polish import, export, transport. Fern, schnell, gut. Propaganda Selling Culture Group and Company and Jazz Band of Salvation Army. Thank you.
I wake up every morning with a smile on my face. Everything is in place as it should be. I start out every morning as free as the breeze. My cares upon a shelf, because I find myself with no strings, no connections, no how. My affection I'm fancy free, free for anything fancy. No dates can be broken, no words can be spoken, especially when I am feeling romantic. Like Robin on a tree, like a sailor that goes to sea, like an unwritten melody, I'm free, that's me. So bring it on, I keep attraction, my decks are clear for action, I'm fancy free, free for anything fancy. No i co? Panie Michorowski? Co pan? Proszę mi nie przerywać, panie ordynacie. Ja widziałem, co pani starostecka się przez pana wycierpiała tam w kinie. Jak leżała w kwiatach, cała biała. Ale proszę pana... Rozbieraj się. Pokaż się, jak ty wyglądasz. Do pani zupełnie nie pasujesz. Wyglądasz jak Zenek Michorowski. Siak! A ja? Jak wyglądam? Dobrze? Mm-hmm. Nie wiedziałem, że aż tak dobrze. Chcę dać ci dziś mój przepis na sweet, by znowu nas kołysał ten rytm, jak wtedy, gdy świat sweet śpiewać był raz i wzbudzał se... Ciepły blask.
róż, kilka płatków róż, promień rannych wzórz, a skąpły zwiewne. Weź łzę tę jedną, tę jedną łzę, byś mogła Elżbieta Starostecka. która pięknie brzmi. Marzeń za to mam tysiące i cudowne sny. Jeżeli sekret chcesz mego serca znać, posłuchaj słów tej pieśni, które chcę ci dać. Wiosnę znam tylko jedną, razem z nami.
Turku, co to? Łamacocha? Nie, to Denis Russo, uciekajmy, pamiętaj! Prawa, lewa, trzymaj się mocno! Zostać wszelim królem, mieć pod sobą wszystkie ule. I co ranka zamiast miodzie kąpać się złocistej wodzie. Pszczoły nie chcą mieć królowej, chcą do ula teraz króla. I choć może to brzmi smutnie, chcą mieć w ulu same trudnie. W związku z tym podobno muchy zakładają już podsłuchy. A co na to wszystko osy? Osy piszą wciąż do nosy. Już od rana tak biegamy, który miodek wysysamy. Za to ule zapylamy, gdzie te sztuki nie. Oblecimy wszystkie kwiatki, bo ja jestem okaz żatwy. Te, ale jak tu zostać królem? Jasne, mnie wybiorą ule. Więc to można jeszcze prościej, sam się wybierz jednogłośnie. A jak znajdzie się kandydat, co ode mnie wyżej lata? Nawet żaden nie podfrunie, nie widzę tu kandydata. Jesteś przecież jumbo pszczoła, ta prasowa, transportowa. Będziesz latał niskim lotem. Tam do ula? Nie, z powrotem. A jak znajdzie się kandydat, co ode mnie wyżej lata? To już było, ci mówiłem, że nie widzę kandydata. Popatrz, jakie śliczne pszczółki. Jakie piękne stado trutni. Oj, zleciało się narodu, czy dla wszystkich starczy miodu? Nie bój się, jak będziesz królem. To zbuduje drugie ule. Uli cały dom. Zemce, lecmy stąd. W ten sposób my daleko nie zajedziemy, kochani, no. Jeszcze nie zdążyłem dobiec do środka sceny. Oklaski ucichły. Były za krótkie. No nie, nie. To się nie da powtórzyć. Zrobiliście nam dziurę w programie. To my się dla was staramy. Biegamy, przebieramy. Tak ja wyglądam, prawda? 100 osób się dla was kręci, 50 pewnie niepotrzebnie. Wprowadzamy dla państwa tu wozy transmisyjne, furmanki transmisyjne, gotowe do transmisji, prawda? Taka dziura, no. A w ogóle ja się zastanawiam, czy to dobrze, że my tu w środku lasu festiwal robimy. Przecież tu powinna panować cisza leśna właściwie. No. Że tutaj wyrąbano las, te ławki to są z tego lasu zrobione, co państwo siedzą właśnie. No. I co ja tu robię na tym festiwalu? Ja w ogóle idę sobie. No nie, przecież mi za to płacą.
jak ja jestem przekupny, jak ja się nienawidzę. Ale mam propozycję, rzucam hasło, może powinniśmy coś tu posadzić właściwie. Rzucam takie hasło, żeby zburzyć tę operę i na gruzach tego teatru posadzić drzewko jakieś może. Proszę bardzo, drzewko na scenę. Panie Adamie, niech pan sadzi to drzewko. Zenia, podlewaj. Panie Adamie, niech pan sadzi, niech to będzie jabłonka. Ja idę po węża i zaczynamy wszystko od początku. Panie Wuniu, no przecież to drzewko jeszcze malutkie jest. Niech pani zobaczy, jeszcze pączków nie ma, no. Co, pani ma swoje jabłuszko? Od kogo pani? Od węża dostała? Od reżysera? Niech pani odda z powrotem. Ja nie będę brał odpowiedzialności za te rajskie papierówki. Panie hrabio, proszę bardzo. Panie mecenasie, niech pan nabija te swoje rytmy szalone, bo już mam biodra rozgrzane do czerwoności. Panie i panowie, najważniejsze to swoiste zdrowie, żeby zdrowy być. Nie wolno tyć, nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć, tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madam, pardon. Pytanie jedno mam, czy czuję pani czacze? Czy czacze pani zna? Jak pani wytłumaczę, to znaczy czacza ta. Ma czacza wiele znaczeń, nie tylko słowa dwa. Cza-cza-cza! O, do czaczy tak niewiele, trzeba tylko nogi dwie i tylko biodra dwa, by tańczyć do białego dnia. Dwie nogi pani ma i biodra chyba dwa, więc tańczmy. Co, czacza? Nie, cza-cza-cza. Aha. Aha, cza-cza-cza. Tak czyta się, jak pisze się, ha, ha, ha. Ich muss was sagen, weil ich habe eine Frage. Vielen Sieben, Cha-Cha, kennen Sie den Tanz? Der Cha-Cha ist viel besser als alte Kontratanz. Ich bitte dich zum Tanzen, ich warte, was als du da. Ja, das macht Sinn, das ist Cha-Cha Steppmaschine. Jak ważna jest sprawa ochrony środowiska. A brudu, 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 bu! Zasłonka i odsłonka, i zasłonka i odsłonka. Proszę Państwa, chciałbym na zakończenie programu podziękować wszystkim, którzy pomogli mi przygotowywać ten program. Mianowicie przede wszystkim podziękować organizatorom festiwalu, którzy zaprosili mnie do udziału. Panu reżyserowi Jerzemu Gruzie, który troskliwie pomagał, żeby ten program się udał. Wiosna, wiosna. Wspaniała orkiestra z Górnego Poznania. I Asocjacja Haga.
Wystąpiły poza tym grupa rozbawionych pań, czyli Jadwiga Tanano, Jadwiga Osipiak, Jadwiga Jarybicka, ja nasza maleńka, ja tancerka, ja która dzisiaj obchodzi 30 lat pracy na scenie, Joanna Bartel, Oszust 79, czyli Jarosław Zimowski oraz Corps de Ballet i Jacek Nierzychowski. Proszę Państwa, już tak na odchodne, chciałbym, żeby Państwo... Ostatnie akordy brzmią, ale jeszcze chciałbym razem z Państwem wykonać wiosenne Tirli Dirli, czyli piosenkę Lubię Wiosnę. Proszę bardzo, grupa rozbawionych pań, duet Jać. Lubię wiosnę, kiedy kwiatem kwitną łzy, wtedy bardziej lubię Ciebie, a mnie Ty. I aż widy kwitną wiosny, pierwszy znak, serca łatwo znajdą jeden wspólny rytm. Wspólny rytm wiosenny znajdą serca dwa i będziemy tak szczęśliwi Ty i ja. Kiedy w prawie grają świersze, wtedy łatwiej grać wiersze, przyszła wiosna, wiosna, wiosna. Niech pa 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 pa. Panie Tadziu, dlaczego pan nie występuje z kolegami w kabarecie Elita? Proszę pana, ja zostałem przez kolegów z kabaretu przeniesiony do stolicy, do równie odpowiedzialnych zadaniach na terenie Wrocławia. Panie magistrze, no, muszę pana zmartwić, niestety jajeczek nie było. Ostatnie jajo zjadł ten pan z redakcji sportowej, ten... Jak on się nazywa? Który to był? To ten, którego rodzina handluje winem na Starym Mieście. A Hopfer, Tomasz. Tak. Ostatnie jajo zjadł cukier. Panowie, nie macie pojęcia, jakie nazwiska jadły w bufecie. Koledzy, może byśmy się jednak wzięli do kontrolowania. Panie Tadziu, niech nam pan powie... Tadeuszu. Panie Tadziu, niech pan nam powie, co może pan powiedzieć o wykonaniu planu na odcinku baletu. Na odcinku baletu plan przekroczyliśmy i jesteśmy w ścisłej czołówce telewizyjnej. Proszę pana, wyprzedzamy o pierś inne redakcje. Zazdroszczą nam. A kilka cyfr, tak, niech pan rzuci. Z pamięci. Sześć. Panie Drozd, ja przepraszam, że panu przerywam, ale mnie się wydaje, że ta nasza kontrola jest absolutnie bez sensu. Drodzy państwo, jak już wcześniej... Zdążyłem zauważyć. Pożar minus zapałki równa się dziecko, prawda? Jak również ogólnie wiadomo, że bramki strzelone na wyjeździe liczą się podwójnie. Nieprawdaż, proszę pani. I uważam, że koleżanka przeciętny telewiz znajduje się wśród nas po raz pierwszy i dlatego nieco się zniechęca. Koleżanko, proszę nie rzucać haseł. Tu tego nikt nie będzie sprzątał. My jesteśmy tutaj po to, abyśmy to wszystko obejrzeli, podsumowali, skontrolowali, potem napiszemy protokół oraz zalecenia pokontrolne, prawda? Tak. I ktoś to będzie czytał, oj, naprawdę, koleżanka jest jak dziecko, bardzo przepraszam, przecież nieistotne jest, czy ktoś to będzie czytał, czy nie, droga koleżanko, istotą komisji jest, aby ona się odbyła ku zadowoleniu obu stron, lub jednej, dziękuję bardzo. Tą jedną jesteśmy my, prawda? Także, droga koleżanko, po nas przyjdzie inna komisja, która wytknie to, czego myśmy nie wytknęli, prawda? Wetknie to, czego myśmy nie wytknęli, wetknęli i tak dalej, i ona tak dalej. Panowie, szybciej, proszę, naprawdę, bo mi pociąg ucieknie. Panie Drozd, tu jest... Właśnie tu jest taki punkt, monologi, miało być 36. Ja bardzo przepraszam za zmianę tematu, jeżeli chodzi o punkt monologi. Ja mam tutaj ze sobą taśmę, bardzo proszę. W związku z tym, że przegląd w redakcji młodzieżowej mam jutro, chciałbym ją obejrzeć. Na tej taśmie znajduje się młody, awangardowy aktor, który proponuje całkiem współczesną
formę pogadanki z młodzieżą. Bardzo proszę. Szkoda, panie magistrze, że pan nie był w bufecie. Było na ciepło. Jajo. Nie, gulasz serc, ale tylko 3 porcje. Trudno. Toujours perdui, jak mówią Francuzi, brato. A co to znaczy? Trudno, codzienny, nie kuropatwy. Pokaż pan ten monolog, bo czas się dłuży. Bardzo proszę. Dzień dobry. Tu telewizja dziewcząt. Dziewcząt. Chłopcy dzisiaj mają wolne. Proszę chłopców, żeby zajęli się sobą. Znaczy niedosłownie, może mamy się zajmą chłopcami. Też niedosłownie zresztą. Dziewczęta. Dzień dobry, dziewczęta. Dzisiaj będziemy mieli pogadankę. Rysiu, na co ty czekasz? Bardzo cię proszę, wyjdź już w spokoju, tak. I co je na drugi program, obejrzyj, przejrzyj tam. Dzień dobry, dziewczyna. Zbliżcie się tutaj do mnie trochę. Zapewne każda z was wie, że w życiu dziewcząt istnieje pewien moment, kiedy dziewczęta przestają już interesować się laleczkami, prawda? Misie już nie interesują w ogóle, malutkie takie zabaweczki żadne. Zaczyna interesować dziewczęta zupełnie co innego. I Rysiu, ja cię bardzo proszę, idź sobie do kuchni, weź rowerek, pojeść tam rowerkiem, prawda? No. Do dzisiejszej pogadanki będą potrzebne, można przygotować sobie w tej chwili patyczki, plastelina może być również, co tam jeszcze, waciki. Przygotujcie sobie, ja sobie tymczasem zapalę. Tak, już jesteście gotowe, tak? Proszę bardzo. A więc, drogie dziewczęta, bierzemy wacik. Prawda? Patyczek można zrobić taki, no nazwijmy go taki, taki ten tu i prawda, jeżeli macie pipetkę, to pipetką nabierzcie troszkę wody i tutaj można zrobić sobie we własnym zakresie taki tusz. Tusz, chyba że już macie gotową spiralkę do nabycia w celi, cepeli, różnych takich sklepach tutaj i górną rzęsę malujemy w ten sposób, że podnosimy oczko i o. O, malujemy. Również no co, cienie. Jeżeli cienia, ja mam na przykład cienie gotowe już, ale można farby troszeczkę drukarskiej, różnej takiej farby zeskrobać, troszkę ze ściany klejowej, cienie. I w ten sposób nabieramy, prawda, ruchem takim i malujemy, prawda, cienie górne tutaj. Brokat można sobie przykleić, prawda, też cienie górne w ten sposób. Coż jeszcze można? Szminkę. Jeżeli macie szminkę, malujemy w ten sposób, że ujmujemy tu i malujemy tak, prawda, ruchem o tu. Jeżeli chodzi, powiedzmy, o na przykład rumieńce, można również zrobić sobie w ten sposób i napukująco, nacierającym, prawda, ruchem. O, przepraszam. Dobranoc, dziewczęta. To Lewiński jest, panie Janku. To jest ten słynny Lewiński tam. Można i... No, drodzy koledzy, uważam, że przyszedł czas na podsumowanie, prawda? Może koledzy zabiorą głos, a ja to potem zreasumuję. Tak, no to proszę, pani jako kobieta ma pierwszeństwo. Gentleman się zrobił, jak do bufetu po cynadry to pierwszy Merci. Się wypchał. Droga koleżanko, przeciętny telewizor. Bardzo proszę, kolega Janka wstała, zabrała głos i proszę, ale potem to jakoś poleci. Proszę wstać, powiedziałem. No, choćby z szacunku dla tego, co oglądaliśmy. Ja stoję, panie magistrze. Trudno. Panie magistrze, czy ja ładnie wyglądam? Z roku na rok młodziej, droga koleżanko. No więc ja uważam, że programy Studia Gamma są dobre, ale też zdarzają się i niedobre. Ale ogólnie mi się podoba. Tak. Może jakieś zalecenia pokontrolne? Więc mam takie zalecenie pokontrolne, żeby Studio Gamma robiło się
dobre programy. Znaczy, można też i robić i niedobre, ale żeby dobre robiło się cześć. No dobrze. Czy pan to zaprotokołował, drogi kolego? Ten nieprzemyślany kaprys dziewczęcy. Ja już go znajdę kawałek kartki, proszę pana. Ja jako przedstawiciel, no cóż, specyficznej enklawy zawodowej powiedziałbym, że no niewiele mogę powiedzieć o programach Studia Gama, albowiem w czasie emitowania programu, bloku programowego, no akurat gram. Niemniej nie zgodziłbym się i polemizowałbym tutaj z moją przedmówczynią, gdyż uważam, że programy Studia Gama są dobre, a częstokroć nawet powiem więcej, wybitne. Ale też faktem niezaprzeczalnym jest, że niektóre programy są niezadowalające, szczególnie jeśli chodzi o obsadę aktorską i grę. Postuluję na przyszłość, by programy robiono lepsze, bardziej artystyczne, no i w lepszej obsadzie. Jak już mówiłem, jest nas wielu, wielu wybitnych artystów dramatu. Otóż ja się może narażę, kolego. Stwierdzeniem, przepraszam, koleżance przeciętnej telewizji, również stwierdzeniem, trudno, że ani z kolegą, że ani z koleżanką, drogą przeciętną telewizję, ani z kolegą się absolutnie, prawda, nie zgadzam, ponieważ uważam, że doktrynerstwem jest twierdzenie, jakoby programy Studia Gama były dobre i złe. Nie możemy na ten problem patrzeć przez pryzmat kierunkowy okularów. Należy na to spojrzeć szerzej, prawda? I wtedy dojdziemy do wniosku, że programy Studia Gama podzielić można na A, dobre, i B, słabsze. Wiadomym jest, że zawsze w bloku studia serwuje się nam pies de resistance, który to pies jest zwykle do strawienia. Ja ze swej strony może znowu kolegom narażę się bardzo, ale chciałbym postulować, aby programy jednak dążyły do ideału i gdyby to było możliwe, należałoby zwiększyć ich częstotliwość. Działalność redakcji od dawna leży mi na sercu i jak mówią Francuzi, on revient toujours à ses premiers amours. Czyli powraca się zawsze do pierwszej miłości, prawda? Brawo, brawo, brawo. Czy pan to zaprotokołował, drogi kolego? Panie magistrze, panie magistrze, znalazłem protokół komisji z ubiegłego roku i oni dokładnie to samo, co państwo tutaj. A więc, drodzy koledzy, jest to przykład na to, że nie tylko my tak myślimy. Pan był w ubiegłym roku w komisji, tak, tylko państwo, żeby się podpisali, dobrze? Ja bardzo proszę tutaj. Tak jest. Proszę. Może pani jeszcze tutaj, pani przeciętna? O, a więc dziękuję kolegom za oddanie, za udział w komisji. Życzę wszystkiego najlepszego i do zobaczenia. W którym kierunku się pan udaje, panie kolego? Do radości. Nie ma pan pojęcia, z jaką radością pojadę z panem do Siwidra. Chwileczkę, zdaje się, że znalazłem. Mam, tak jest. Co to takiego? To jest puenta, drogi kolego. To? To jest puenta, ale nie traćmy czasu. No a ja, gdyby można było, to po drodze myślę na Żoliborzu, koło Huty Warszawa. Obok na Okęcie. Dobrze, już się nie dostanę na kolejkę, prawda, do Otwocka, więc prześpię u koleżanki. Dobrze, to ja oczywiście wszystkich państwa zabieram, ale ich przewiera tym motorze. Proszę państwa, a państwu polecam następny program w reżyserii Andrzeja Wasylewskiego, Podróż do Indii. Dobranoc.